dzisiejszym odcinku hostuję custom o tematyce Dragon Ball. Wszyscy będą mogli używać tylko i wyłącznie mitycznych mocy Dragon Balla, a wszystko inne będzie zabronione. Czy uda mi się odgadnąć, którego skina wybrał Rafał? Oglądajcie do samego końca. Jak widzicie, mamy tutaj już 55 osób, a w dzisiejszym odcinku wszyscy będą mogli używać tylko mitycznych mocy Dragon Ball. Także widzowie, jesteśmy teraz u mnie w lobby, ponieważ ja muszę się ubrać na ten custom, tak żeby oczywiście Ewela mnie nie rozpoznała. Zaczynajmy od skina. Słuchajcie, sam skin, jak możecie zobaczyć, wygląda w ten sposób i możemy sobie tutaj zrobić takie rzeczy. Ja wybiorę sobie dokładnie tego skina. Dlaczego? Powiem wam za chwilę, a raczej wam pokażę. Jeśli chodzi o rzeczy do tego skina, no to też postaram się, żeby to były rzeczy faktycznie związane z Dragon Ballem, oczywiście z kreskówkami, bo taka jest tematyka dzisiejszego odcinka i będziemy mogli używać właśnie tych mitycznych mocy. I o co chodzi z tym skinem? Zobaczcie, mamy coś takiego, więc Ewela, w dzisiejszym odcinku powiem ci tyle. Bądź bardzo szczegółowa. O, w ten sposób. Ja w dzisiejszym odcinku będę miała utrudnione zadanie, bo dawno nie było takiego odcinka i zobaczymy, czy moja forma spadła, czy znowu odgadnę, który to Rafał. Ja w dzisiejszym odcinku mam mega fajny pomysł, jak to wszystko sobie rozwiążemy. Oczywiście muszę znaleźć namiot, co jest podstawą, a dalej, no to będziecie widzieli sami. Także na razie, Rafał, powodzenia, ja idę obserwować. No i tutaj już niestety nie będziemy słyszeli Rafała, więc mam troszkę przegwizdane. Ej, Rafał powiedział, że on... żebym zwracała uwagę na szczegóły. Słuchajcie, my z Ewelą się rozłączyliśmy, więc ja będę miał bardzo swobodny custom. I co my dzisiaj będziemy robić w tym customie? Szczerze wam powiem, że Ewela prawdopodobnie będzie na mnie zła, ale wynagrodźcie jej to łapkami w górę. Ja dogadałem się z panem Żakrzakiem. Czy pan Żakrzak jest? Halo, halo? Jestem, halo. W dzisiejszym odcinku pewnie wszyscy będą grali tymi samymi skinami. Będą mieli tylko właśnie używać do utrzymania te moce. Coś czuję, nie wiem, wpatrzcie się, jaka jestem zestresowana. Język mi się plącze. Nie wiem, co w ogóle mam mówić i no. Widać, że dawno nie było takiego odcinka i że normalnie tutaj jestem mega zestresowana, bo ja chcę to wygrać. Mam nadzieję, że mi się uda. A jak mi się uda, to wszyscy. Tyle, ile wyświetleń, tyle musi być łapek, dobra? Także ja oczywiście tutaj się podkładam, zbieram macy, podkładam się i widzimy się za chwilę. No i w dzisiejszym odcinku będziemy robić coś bardzo ciekawego, a na samym końcu być może się rozłączymy, Żakrzak, zobaczymy, jak to wyjdzie. Kto wygra, tak, ten wygra. Na spontanie. Dokładnie, lecimy na pana Drwala. Po co? Po piły, bo tym będziemy zbierać macy, więc to jest mega ważne. A druga sprawa, on sprzedaje namioty, z tego co ja pamiętam. I Żakrzak, robimy wszystko, żeby znaleźć jeszcze 600 golda. To jest mega ważne. Dobra, 600 golda, okej. Jakiego masz skina? To jest dobre pytanie, bo tam jakaś ryba leciała, ale to chyba nie jesteś ty. Ja mam skina tego, no Son Goku. Dobra, ja mam, mnie jeszcze nie ma tam na Drwalu, bo zbieram macy na plaży. Ja mam Bulmę. O i dobra, także obserwujemy, zaczynamy. Ja tutaj się wygodnie rozsiądę, obserwuj. I mamy pierwszą osobę jadącą sobie samochodzikiem. I nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Tutaj raczej większość będzie miała te moce schowane w namiocie. Mam nadzieję, że nie palnęłam teraz głupoty i że to się da dać do namiotu. Ale teraz wszyscy będą szukali namiotów, więc my szukamy Rafała. To jakaś kotka tańcząca. Mam zwracać uwagę na szczegóły. Ej, dobra, to będzie ciężkie. Na razie sobie tak tutaj... O! I to już mi wygląda na Rafała. Ja przekazałem widzom, żebyśmy się bili dosyć późno. Słuchaj, ja jestem jednak przy riftach aktualnie, w sensie na górze, no bo musimy mieć bardzo dużo maców, to jest podstawa. Mam piły, a też nie mam nic do leczenia, jest trochę lipa i w ogóle tu jest pełno ludzi, tak samo, więc muszę iść dalej. Boję się trochę, że mnie wyeliminują. Jak wiecie, ja zazwyczaj stawiam na Rafała, że on ma takie oryginalne, mega oryginalne skiny. I mam nadzieję, że też tak będzie w dzisiejszym odcinku. No i zobaczymy, czy oczywiście szukamy tych osób, które ma i będą miały moce, bo te, które nie uda się im znaleźć, no to na pewno nie będzie Rafał. Także to są takie tutaj warunki. I plecak. Myślicie, że Rafał ubrał plecak? Czy on coś mówił na plecaku, o plecaku na początku? Bo nie słuchałam tak szczerze. Dobra, a więc tak, widzowie, my bierzemy się za zbieranie maców, za zbieranie wszystkiego. Ja wziąłem sobie wcześniej piły i teraz te piły sobie użyjemy w ten sposób, żeby jak najwięcej tych maców uzyskać. Tutaj ktoś ma też broń tylko, ale nie ma nic innego. Coś mu się w ogóle tam zacięło. Czy to mi się zacięło? Co to w ogóle tu jest teraz? A przez to mi się zlagowało, przez tego gościa, co tam, czekajcie, cofnę do niego, mam nadzieję, że mi to odlaguje. Przez tego kotka, że tam brał! Dobra, także przez cały odcinek będziecie musieli tutaj oglądać z takim kółeczkiem na środku. Także pomysł jest taki, żeby jak najszybciej zebrać matcy. No a dalej, no to zobaczycie. Zwróć uwagę na szczegóły. Czy Rafał będzie miał jakąś naszą liczbę na sobie, czy coś? Nie wiem. Ja jestem ciekaw w ogóle, ile ludzi wpadnie tutaj na Skybase'a, no bo jeśli możemy używać tylko tych mitycznych mocy, no to faktycznie ludzie mogą po prostu wyjść na tego Skybase'a, chociaż no zobaczymy, jak to się ułoży. Among Us?
Nie ma tu mocy. Ej, ja nie mam zielonego pojęcia, jak je mam tu odgadnąć. Dobra, namiot. Chmurka, moce, namiot, rybka, rift. Rafał lubi używać rifta. I zobaczmy, co tutaj będzie miał w plecaku. Dobra, jest 51 osób. To jest dobrze, bo będziemy się bili dopiero od kolejnych stref. Ja w ogóle muszę znaleźć namiot. Teraz ogółem namioty nie jest prosto znaleźć, bo nie respią się już rozstawione na mapie. Nie wiem, czy słyszałeś. Ooo, no to musimy jak najszybciej znaleźć te rzeczy. Oczywiście, mam czas. Do top 10. Jeżeli zostanie 10 osób na mapie, to ja muszę wtedy już podjąć decyzję, który to Rafał. Tutaj są bronie takie. Chmurka. Dobra. To będzie Rafał. To będzie Rafał. Zwróć uwagę na szczegóły. Na razie najbardziej mi się wydaje, Rafał pasuje do tego skina. On jest taki... Taką ma fryzurę taką. Rafał ma też taką fryzurę. Także mi się wydaje. Wy nie wiecie, co tam Rafał kryje pod swoją czapką. On właśnie taką fryzurę tam kryje. Ale Rafał nie bierze nigdy bandaży. Dobra, to nie jest Rafał. A, już myślałam, że mam tutaj trop. Musimy mieć dużo leczenia też białego. Postaram zaraz znaleźć. Na razie mam tylko piję. Są rybki, ale nie ma mocy. Hilow nie był ulubiony Rafała, ale ten skin to tak średnio bym powiedziała. Dobra, jest 1000 metalu, proszę bardzo. Tylko musimy mieć namiot, żeby mieć kamehameha, żeby wyjść do góry. Mi się wydaje, że Rafał właśnie jakiegoś takiego Naruto będzie miał. Myślicie? Tak, mi się tak wydaje. I on miał jakiegoś skina i on może tym skinem gra. Rafał raczej chłopów wybiera. Facetów. Nie babeczki, tylko facetów. Ja już to mówiłam w którymś parę odcinków pod rząd. I jak Rafał będzie miał faceta, to oznacza, że on nie pomyślał, bo mógł wybrać kobietkę, żeby mnie tutaj zmylić. Albo wybrał kobietkę w sumie. Nie wiem. Musimy otworzyć safe i zabrać ten. Safe z goldem. Właśnie musimy to zrobić, tylko mamy tu ziomka. Chodź tutaj, chodź do mnie, chodź. Tam jest gość już, wiesz? Dobra, otwórzmy, a ja zamuruję ścianę. Ja zamuruję ścianę na metalem. Okej. Okay. Ty. Ja go trzymam, ty zabieraj safe. Mamy to. Dobra, ja go nie wpuszczę, trzymaj go tam. Dobra, biorę safe. Ej, ale to była dobra akcja, tak szczerze. Dobra, ja go cały czas trzymam. Musimy mieć kamehameha, bo myślałem, że będzie łatwiej namioty znaleźć. Dobra, już jest wszystko pootwierane, możesz go wpuścić. Myślicie, że Rafał tak sobie taki tutaj zestaw zrobił, taki rybkowy? Nie ma mocy, nie ma mocy. Ja żadnego tropu nie mam jeszcze. To nie Rafał. Chociaż... Czekajcie, cofnijmy. Nikt nie ma takiego skina. On mega pasuje do tego odcinka. To jest fajne. Ej, ale kozacki skin, ja go w ogóle pierwszy raz widzę. Rafał nie bierze bandaży. Już myślałam, że tutaj mam jakiś trop. Ej, no gdzie znaleźć namiot? No przecież ja nie wiedziałem, że to będzie takie trudne. Ty, u Drwala można kupić. Zdążymy? Czy on przypadkiem już zginął? On mógł zginąć. O, nie. Tu nie ma matców. Rafał na pewno by zbierał matcy. A już myślałam, że to może być Rafał. Wiem właśnie, to zróbmy tak. Szukamy faceta, skina, kogoś z mocami i kogoś, kto ma dużo maców. Dobra, ja kupiłem, udało mi się to kupić. Super. Biorę kulkę. Tylko my mieliśmy tego Skybase'a robić. No właśnie. O, Naruto. 10 macy. To może być Rafał. Szczegóły, czy on tak dobrał plecak do Kilofu? Do Kilofa? Nie wiem, jak to się odmienia. Do Kilofa chyba. Jak to się chyba mówi? Różowe. On i mogło mu o to chodzić. Zwróć uwagę na szczegóły, że to pasuje do tego. Ma moce, ma spray, rękawice, potki. Gracz 287 na lepkim lasku jest na razie moim faworytem. Jeszcze 50 osób zostało za chwilę. Czy oni mogą się już nawalać teraz? Chyba tak. Ty, moce lecą z nieba. Ja bym może je zgarnął. Jak się uda. No jeśli ci się uda, to zgarniaj. Chociaż ta rybka też mnie kusi. Są macy, są rifty. Bardziej Rafał za bardzo nie bierze dużych potek. On bierze bardziej właśnie splasze albo małe potki, ale rifty na pewno by wziął. Tylko po co mu ten namiot? Jak mu się skończą te moce? Te moce w ogóle, tak szczerze nawet nie wiem, czy te moce się kończą. Ale jakby się kończyły, to Rafał 200 IQ mógłby to przemyśleć i nazbierał sobie więcej i ma je w namiocie i sobie później podmieni. Jest źle, jest naprawdę bardzo źle. W ogóle z tego co widzę, to niektórzy mają tutaj bronię, a niektórzy nie. Więc ten odcinek może zostać strollowany. Nie wszyscy może tu zrozumieli, o co chodzi. O, to jest ten gościu. Co ja tu mówiłam? Co mi tu nie pasowało? Apteczki. W sumie teraz ma 9,9 tego. Wtedy duże potki. No ale dobra, miejmy go na razie na celowniku. Może Rafał po prostu najpierw się skupił na szukaniu namiotu, żeby znaleźć te moce, a później dopiero zbierał macy, bo on na początku nie miał maców i ja dlatego go skreśliłam. No ale dobra, mamy tego. Tych Naruto mamy, tych Naruto. Rafał może myślał, że wszyscy zabiorą te skiny Naruto, a większość ma te skiny.
ale że właśnie Naruto i on wtedy nie będzie zauważalny. A mi się wydaje, że w sensie, że ciężko będzie go, miałam powiedzieć, wydropić. No w sumie wydropić, jak ja go tu wydropię w dzisiejszym odcinku, to mam wtedy farta. Ale tutaj mało, kto ma takiego skina? Ale masz Kamehame, tak? Tak, mam, mam. Dobrze. Ja mam spiderki jeszcze, do przeżycia. Ja miałem w namiocie wszystko i to jest lipa. Okej, jestem pod drzewem prawie. A widzisz, jak się ktoś buduje do góry? Tak, to ty, no, ja w temacie, no w temacie czarnym. Dobra. Skybase'a ktoś komuś, a na chmurce może przecież lecieć. Rafał na Skybase'ie, myślicie? Okej, wychodzimy. Tutaj, trzymajcie kciuki. Wow. No ciekawe, czy to się uda. A ty idziesz za mną? Dobra, jestem. Tak, jestem już koło siebie. Na plecach. Wow, ale się przestraszyłem, że słyszałem jakieś kroki, nie? XD. Szukamy tego typa na Skybase'ie. To też jest fajne, pierwszy raz tego skina widzę. Ale myślę, że to nie jest Rafał. Pytanie, czy oni będą mieli zasięg do nas. No zobaczymy zaraz. Chyba, że Rafałowi o to chodziło? 99 moce. Bo Rafał powiedział, zwróć uwagę na szczegóły. Tutaj on lubi ten kill-off. Dobra. Ej, słuchajcie, możemy się bić. Jest 49 osób. Lepki lasek jest w strefie. Jak ktoś go wybrał, no to gratulacje. Czy jest ktoś na Skybase jeszcze? Czy ty kogoś widzisz? Z tego, co widzę, chyba nie ma. Tak popatrz. Nie, raczej nie ma. Ja szczerze się trochę boję, że tutaj może się stać coś złego. O, na Skybase tu są, patrzcie się, jakie ziomki. Ej, nie mówcie, że Rafał sobie jaja ze mnie robi i troluje i jest z kimś na Skybase. 48 osób. Nice. Ej, ja mam dla ciebie, trzymaj. Z Kamehame jak daje gość. Ej, jak on sobie ze mnie jaja robi. O, tu jest jakiś bez koszulki taki. Krew. Co to było? On, Rafał na pewno by nie miał tych świetlików. Jakieś lagi, 47 osób, to naprawdę, patrzcie jak to wygląda tam na dole, XD. Ile chmur. Dobra, ludzie giną. I wszyscy giną z Kamehameha, nikt nie oszukuje, bardzo dobrze. Ktoś pod nami chodzi. Ja mam zwykłego auga, tylko pytanie, czy tutaj trollować, czy też nie? No wiesz. To na pewno nie jest Rafał, to w ogóle ekwipunek nie Rafała. I skin też nie Rafała. To myślisz? Czy Rafał by sobie tak łowił z tego? Nie, wątpię. Też bandaży Rafał raczej nie bierze. Także to na pewno też nie jest on. Gdzie on tam łowi w trawie, skubaniec? O! Ty, kolapsuje zębki mnie! No halo! O nie! Dobra, widzowie, zostaliśmy strollowani. W tym prawie nie żyją. Dawaj zakrzak za mną. Dobra, to ty? Tak, to ty jesteś po mnie. Lecę. Ej, ktoś zębki nawala. Jakiś dziad. A, on nie ma tego! On był na Skybase'ie, ja myślałam, że on chmurki użyje. A on nie, a to ta z góry. To na pewno nie jest Rafał, mi się wydaje, że to nie jest on. Chciałam właśnie, że to może być on, ale oni nie mają mocy, więc to na pewno nie jest Rafał. Ale patrzcie, jak ktoś tutaj troluje. Skybase, teamowanie, Skybase. Idziemy do tego Naruto, mam nadzieję, że on jeszcze żyje. Tu w ogóle co się stało z tym ekwipunkiem tego gościa? No dawaj go z Kamehame. Lecisz. Ładnie. Nice. Prawie leży. Ja go idę dokończyć z kill-offa. Mogę? Ta. Chyba mogę. Ta. Dawaj go, on ma Kamehame, nawalam go z kill-offa. Wow, porobił mnie. No nie. On ma 10 HP. O Jezu. Ej, patrzcie się, co tu się w ogóle dzieje. Czyli tak, to się zużywa. To na pewno Rafał jest tym namiotem. Na pewno Rafał ma namiot, żeby tutaj mieć więcej tych. Szukamy tego gościa. To jest Rafał. O Jezu. Co tu się dzieje? Dobra, nie wiem jak ja to żyję, ale żyję. 40 osób. Tam ktoś się leczy na środku, ale poobserwujmy tę osobę, zobaczymy, jak ona się zachowuje. Panie Zakrzak, co tam się stało? Słuchaj, ty mu dałeś to Kamehame i ja go poszedłem kill-offować i on na mnie użył Kamehame. Mega pecha miałem. Widzowie, nie dość, że się dzisiaj teamujemy z Zakrzakiem, że chcieliśmy oszukać na Skybase, ale widzicie, no ktoś użył M-ki mimo wszystko. Chcieliśmy oszukać, ale ktoś oszukał nas. Ale ja mam jeszcze auga, na spokojnie. Tak, tutaj wiesz. Jakby coś szło nie tak, to aug w ruch. Ale liczyłem na to, że nikt nie stroluje, nie? A tu proszę. No wygląda mi to podejrzanie, To muszę mieć na celowniku tego skina. I tak, właśnie tego. Tylko tutaj tak. Krzyżyk fotografa raczej nie nosi. Nie nosi raczej apteki, więc to już mi go skreśla. Ale był jeszcze taki Naruto zwykły, idziemy go szukać. Ale z tego co widzę, to już go nie ma. No. Teraz pytanie, robić to czy nie robić? No nie mogę, nie mogę. Widzę, nie mogę. Czemu on go zostawił? Czyli co? On może ma broń w razie W, żeby się bronić. Bo nie porobił tamtego typa. Ej, co jest? Ile tego jest nagle używane?
Może niektórzy zostawili pod sam koniec. Czyli to może być Raf. Jak on tutaj kość porobi z tej broni, to to jest ten. On chyba nie miał chmurki. On tutaj kombinuje. Ej, no ja już go tyle razy powinienem... No ale nie mogę, no nie, moje serce widzowie pękłoby. To może być Rafał. To jest taki skin idealny w stylu Rafała. No, ej, nie działa. Kame, kame. I teraz mają wszyscy matcy, wszyscy te moce. Więc ja nie wiem, 12 osób i ja muszę powiedzieć, który to Rafał. Myślisz, że Rafał do takiego odcinka nie wybrał Naruto? Za co, Zakrzak? Nie wiem, za... Potki, czy spray? Spray może za kotwiczkę. Albo za kotwiczkę, może teraz się już nie przyda faktycznie. Tak, za kotwiczkę, chmura będzie lepsza. Ej, mam strefę. Pozdro, masz 12 pancernych ścian, jak ktoś to wiesz, korzystaj z tego. To mam nadzieję, że nie jest Rafał. Ej, co z moim gościem tamtym? Nie mówcie, że on padł. A ty, ale kotwiczka to by mi się przydała, tak szczerze. Mówisz? W sumie też dobra. W sensie do zbierania, wiesz. A, i te rzeczy. To rację, nie pomyśleliśmy. Wow, wow. Ja później wylecę na koniec na górę i użyję. Dobra, nie, 11 osób, nie ma tam tego mojego, obstają na tego. Tylko po co mu broni? Może w razie żeby się bronić, mam nadzieję. No bo tam miał tego gościa na celowniku i nie użył tej broni, a inny jakby ktoś trollował, to by użył. Więc ja, mój wniosek taki jest, że to jest właśnie Rafał, żeby mnie strollować, zabrał sobie broń. 7 osób, a jak ty wygrasz swój własny custom, to ja nie mam pytań. 6. Ja prawie nic nie... O, cegła mi spadła. 6 osób zostało. I tam ciekawe, czy jesteś na high grandzie. Patrzcie się. Padnie. Nice. Ej, ja nie przeżyję. Ej, ale dobrze było. A tu wszyscy już grają na te. Mogłem w sumie latać i zbierać te rzeczy. Ej, idę do Rafała. Zobaczcie, który to on. Jaki miałeś skin? Zobaczysz na odcinku. A kogo obstawiłaś? Takiego gościa, tylko miał zestaw plecak i kija takiego.